Początek spotkania wskazywał, że wskoczyliście na szybko pędzącą karuzelę i możecie tutaj wyjechać z pogromem. Tak to wyglądało. Za szybko stracone bramki, no, ale jednak wiedzieliśmy, z kim gramy. Chyba ta presja przygniotła zawodników, ten brak doświadczenia. Na całe szczęście w drugiej połowie wróciliśmy do gry, gdzie powiedzieliśmy sobie, że nie mamy nic do stracenia, spróbujmy. I naprawdę cieszę się z tej drugiej połowy. Trochę inny personalnie również skład po przerwie. Tak, jeszcze, że tak powiem, szukamy pewnych rozwiązań. Nie mamy dużo zawodników, ale każda czwórka może się różnić. Personalnie daje mi to od razu inne możliwości gry. Gdzie nie sprawdzić się, jak tutaj u mistrza Polski. Te 40 minut w hali przystartowej 13 to rozczarowanie, niedosyt czy cenna nauka mimo wszystko? Bardzo cenna nauka, to jest po pierwsze. Jechaliśmy tutaj zagrać przede wszystkim dobre zawody. Oczywiście nikt na nas nie stawiał. Liczyliśmy na małą niespodziankę, ale głównym dla mnie celem było zagrać dobre zawody i poprawić naszą grę, czyli to, co zrobiliśmy. Ale to jest największa dodatnia rzecz, którą można, czyli doświadczenie zdobyte z mistrzem Polski. Tego nie kupisz, to musisz tutaj zdobyć. O meczu chciałbym porozmawiać z kapitanem zespołu Fit Morning Gredar Brzeg z dwóch perspektyw. Najpierw tej kapitańskiej, ocena zespołu. Ocena zespołu, to tak, ocena się dzieli na dwie połowy. Pierwsza połowa troszeczkę stremowani, troszeczkę, że tak powiem, nie weszliśmy dobrze w mecz, bo w drugiej minucie już przegrywaliśmy 2-0. Troszeczkę bojaźliwie może podeszliśmy do tego rywala, wiadomo, mistrz Polski, my przyjeżdżamy jako Beniaminek, to troszeczkę to też gdzieś tam siedzi w głowach. No i ta pierwsza połowa na pewno na minus, natomiast druga połowa, myślę, że z minuty na minutę się rozkręcaliśmy i pokazaliśmy trochę charakteru, umiejętności i myślę, że jak będziemy dalej tak pracować, to będzie dobrze. A z perspektywy bramkarskiej, po tych pierwszych kilku minutach, jakim tu się może wynikiem skończyć? Krążyły takie myśli po głowie? No tak jak powiedziałem, w drugiej minucie, chyba 30 sekundzie z 2-0. Może niepotrzebnie się cofnęliśmy, tak? Niepotrzebnie się cofnęliśmy, stałe fragmenty gry. Wiadomo, że rekord ma super opanowane. Poszły wybloki, dwa dobre strzały. Wcześniej już do drugiej minuty miałem jeszcze dwa albo trzy strzały. Więc przez głowę krążyły myśli, że oj, będzie bardzo ciężko. Powodzenia w kolejnych spotkaniach. Nie, dziękuję bardzo. Czy podstawowe pragnienie trenerskie to, żeby rozgrywki ligowe wreszcie nabrały rytmu? No tak, chcielibyśmy zachować rytm meczowy i wejść ten rytm meczowy. No byłoby fajnie, że gdybyśmy mogli grać regularnie i wtedy ta nasza forma by rosła i myślę, że byłaby coraz większa pewność siebie i pewność swoich umiejętności. No co tu dużo ukrywać, na podstawie obrazu spotkania z ekipą z Brzegu widać, że arytmia nie służy rekordzistom. Na pewno nie, no trzeba ogólnie powiedzieć, że pierwsza połowa była rewelacyjna w naszym wykonaniu, a druga była słaba, nie wiem, delikatnie mówiąc słaba. Tryb ekonomiczny? Może się włączył gdzieś tam z tyłu głowy u moich zawodników tryb ekonomiczny. Mam nadzieję, że tak było, że to nie była nasza słabość, a gdzieś kalkulacja. No ale ogólnie tak klasowa drużyna jak rekord to musi grać cały mecz, choć w takim stylu jak w pierwszej połowie. Jedno słowo o personaliach. Aleks Wiana. Trzeci raz z trzema golami. No tak, no cieszymy się, że mamy zawodnika, który regularnie strzela, zawsze w drużynie jest potrzebny egzekutor, oby tak było dalej. Myślę, że jeszcze inni gdzieś tam do niego dołączą, bo mamy wielu zawodników, którzy potrafią to robić. Fajnie Cię widzieć w hali przystartowej, Bartku, w dobrym zdrowiu. No też się cieszę, że wróciłem, że mogę wrócić do treningów, nie muszę siedzieć w domu, tylko mogę potrenować. No, to jest, można powiedzieć, całe moje życie, także cieszę się z tego, że mogłem wrócić, że wygraliśmy, także są plusy. Nadspodziewanie krótki ten Twój występ przeciwko zespołowi z Brzegu. No co mam powiedzieć, no muszę zobaczyć powtórki, czy rzeczywiście dotknąłem piłkę za polem karnym, czy nie. No i zobaczymy, co będzie dalej. No, mi się wydaje, że nie, no ale jak sędzia tak stwierdził, no to no nie wiem, no musimy zobaczyć, no, czy było, czy nie. Mi się wydaje, że nie. Szkoda, że tak wyszło, no ale co mam zrobić? No, to już było historia. No. O samym meczu. Pierwsza połowa zdecydowanie na plus, o drugiej już tego chyba powiedzieć nie możemy. No na pewno trochę spuściliśmy z tonu. Wydaje mi się, jakieś takie może rozprężenie trochę wdało się w nasze szeregi. Na pewno będzie trzeba nad tym popracować, porozmawiać z chłopakami, że tak nie może być. Ale cieszymy się, mamy 3 punkty i przygotowujemy się do następnego też niełatwego meczu na wyjeździe.